Nad krokwiami jest bardzo zimno. W głębi domu mamy najgorsze przeciągi. W narożniku termometr wskazuje minus 7 stopni. Kiedy tu podchodzę, marzną mi stopy i ręce. Nigdy nie udaje nam się powstrzymać przeciągu. Wczoraj policzyłem krokwie. Mamy ich 60. Do uszczelnienia sufitu potrzebujemy 600 metrów pianki. Powietrze przestanie uciekać przez dach. Niestety zdobyłem tylko 240 metrów. Za mało. Tak, ale mogę to przeciąć na pół. Średnica się nie zmienia i pianka wypełnia taką samą powierzchnię. W ten sposób wydłużymy izolację dwukrotnie. Niektóre szczeliny nad nami są bardzo małe. W tych miejscach wystarczy 1/4 pianki. Dzięki takiej oszczędności izolacji powinno wystarczyć na cały sufit. Tutaj wystarczy ćwiartka, a tutaj wetknę połówkę. Nawet obok wystarczy ćwiartka. Profile z pianki polietylenowej uszczelniają konstrukcje, w których pojawiły się duże szczeliny. Mogę przeciąć profil na pół. Sądzę, że to i tak zablokuje ruch powietrza. Koszmarna robota. Jakbym ciął mokry makaron. Ostrze może obsunąć się w złym kierunku. Pół metra gotowe. Zostały 243. Idzie mi to bardzo wolno. Nie możemy przeciąć aż 240 metrów profilu. Wolę rąbać drewno. Ciężko trzymać się środka. No nie. I co teraz? Marnujemy materiał. Zabraknie nam pianki na cały sufit. Musimy znaleźć sposób na cięcie pianki. Gorzej już być nie mogło. Jak możemy to zrobić? Chyba nie powinnam tego robić. Musimy coś wymyślić. Nie możemy użyć całych profili, bo nam ich zabraknie. Potrzebujemy co najmniej 487 metrów, żeby w domu było ciepło. Świetnie. Tutaj wszystko robimy metodą prób i błędów. Czasami trzeba sobie radzić. Tu przewlekę drut. Próbuję skonstruować przecinak do pianki. Musimy uszczelnić sufit. Podłączę drut do baterii. Rozgrzeje się na tyle, by przeciąć piankę? Tak. Ale dom się nie spali. Wypróbuję to. Zrobiliśmy świetne urządzenie do cięcia pianki, ale nie będę tego robił w domu. Każde takie urządzenie jest trochę niebezpieczne. Używamy baterii. Podłączamy oba bieguny do drutu i powstaje otwarty obwód elektryczny. Bateria może wybuchnąć, a wtedy pojawi się ogień. Postaramy się działać jak najbezpieczniej. Jestem gotowy. Bateria podłączona. Drewno się dymi. Wsuwam piankę do otworu. Rozgrzany drut łatwiej ją przecina. Cięcie jest równiutkie. Pal się, mała. Doskonale. Do diabła z nożami. Prowizorka górą. Ładnie, popatrz. Sądzę, że ten pomysł nam się opłaci. Zaczynamy od narożnika w głębi domu. Od razu czujemy różnicę. Przeciągu już nie ma. Pianka się sprawdza, ale musimy dokładnie uszczelnić nią cały sufit, aż do ściany. Powietrze nie będzie uciekało. Miejscami jest bardzo ciasno. Tak. Dobrze, że mamy trochę tych ćwiartek. Brawo, kochanie. To wygląda naprawdę dobrze. Idealny rozmiar. Zatrudnię cię. Zostało jeszcze 30 metrów. Od razu zrobiło się cieplej. Na dworze mamy minus 34 stopnie, a tutaj ponad 15. Różnica jest ogromna.